Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam serdecznie o poranku. Połowa dziennej świecy wywoła strach. To jest temat przewodni tego wpisu. O tym będziemy dzisiaj mówić. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i przypominam, że dzisiaj w piątek startuje Invest Cavs i zapraszam o godzinie 12.45 na prelekcję Jarka Jamki, a o godzinie 13.45 rozpocznie się prelekcja z moim udziałem, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. Zaczynamy! Połowa dziennej świecy wywoła strach. Zanim będziemy mówić o tych wydarzeniach rynkowych z wczorajszego dnia, a mój komentarz do tych wydarzeń jest podlinkowany tam w prawym górnym rogu, do tego materiału serdecznie zapraszam. Rzut oka na wydarzenia, które będą miały miejsce dzisiaj o godzinie 14.30, czyli mamy najważniejszy raport z amerykańskiego rynku pracy. Rynek pracy to jest coś, co wzbudza wielkie emocje na rynkach finansowych i prawdopodobnie tak będzie i dziś. Więc prawdopodobnie, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że po porannym wyszumieniu, po przystosowaniu się europejskich akcji do sytuacji, która miała miejsce wczoraj, będziemy świadkami wyczekiwania na godzinę 14.30 i dane z rynku pracy pozwolą wywołać kolejny impuls i ostatecznie będziemy tworzyć świece w układzie tygodniowym. Dane z rynku pracy składają się z czterech publikacji, tak zwanych payrollsów. Widzimy tutaj mediana, to jest 214 tysięcy, odchylenie standardowe 25 tysięcy, więc cała strefa w okolicach 190 do 240 tysięcy to jest taka strefa, poza którą, jeżeli dane się okażą, że ją przekraczają, to będzie dla rynku zaskoczenie i rynek powinien wtedy w szczególności reagować. Mamy także subwskaźnik dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym. Poznamy także zmianę zatrudnienia w sektorze przemysłowym oraz generalną stopę bezrobocia za marzec. No i jaka może być reakcja oczywiście? W takiej sytuacji, kiedy oczekujemy na to, że Fed będzie obniżał stopy procentowe, oczywiście im dane będą gorsze, tym lepiej dla popytu na ryzyko, ponieważ wtedy przybliży się szansa na obniżki stóp procentowych, a to był główny temat rozważań inwestorów na przestrzeni ostatnich tygodni, gdy inwestorzy zaczęli ograniczać oczekiwania co do tego, ile będzie obniżek stóp procentowych w ogóle w 2024 roku, kiedy rozpocznie się moment pierwszej obniżki stóp. Więc im dane gorsze, tym lepiej. Natomiast jeżeli dane okażą się lepsze od prognoz, to moim zdaniem ostatecznie także zostaną one zinterpretowane pozytywnie, bo będzie to oznaczało, że popyt na ryzyko będzie dyskontował lepsze wyniki z amerykańskich spółek z powodu tego, że takie dane oznaczają ożywienie gospodarcze. Dlatego też w moim scenariuszu bazowym jest 75% prawdopodobieństwa, że bez względu na to, jakie będą dane makroekonomiczne, rynek przywita je i zareaguje wzrostami, a nie spadkami. Rynek będzie je dyskontował prowzrostowo na rzecz popytu na ryzyko i oczywiście im dane gorsze, tym dynamika i siła tendencji wzrostowej powinna być wyższa. Moim zdaniem taka powinna być reakcja. Natomiast połowa dziennej świecy wywoła strach. Wróćmy teraz do sytuacji rynkowej. Wczoraj około godziny 20 pojawiły się informacje o tym, że Izrael wysłał do wszystkich swoich ambasad na całym świecie alert o najwyższym priorytecie bezpieczeństwa, sygnalizujący, że jest ogromne ryzyko ataku prawdopodobnie ze strony Iranu na tego typu placówki dyplomatyczne. No i to wywołało skokowy, bardzo wyraźny wzrost ceny ropy naftowej. Ropa Brent sięgnęła poziomu 90 dolarów oraz wyraźne spadki indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Rynek się przestraszył i rynek zanotował wyraźny ruch w dół, który tworzy świece dzienne o bardzo nieciekawym, czarnym kształcie. Jak wiecie, ja się tym nie przejmuję. Uważam, że jest to cały czas, taka skala spadku jest cały czas wewnątrz skali korekt, które obejmowały wydarzenia z ostatnich miesięcy, więc dopiero gdyby korekta
spadkowa, spadki na indeksie Standard & Poor's przekroczyły poziom 5100 punktów, zacząłbym się lekko niepokoić, ale do czasu, kiedy jesteśmy nad poziomem 5100, to indeks Standard & Poor's cały czas pozostaje w nienaruszonym trendzie wzrostowym. A o co chodzi z tymi połówkami dziennych świec? Wczorajsze świece na indeksie Nasdaq, na indeksie Standard & Poor's mają długi, czarny korpus. I połowa dziennej świecy, czyli zniesienie Fibonacciego 50% całej wczorajszej dziennej świecy, to jest miejsce, którego przekroczenie na indeksie Standard & Poor's i na indeksie Nasdaq powinno dać negację nastrojów, które były wygenerowane wczoraj, powinny rozpocząć proces uciekania krótkich pozycji. Na indeksie Standard & Poor's jest to dokładnie poziom 5195,5 punkta, zaokrąglając poziom 5200 jest najważniejsze. Na Nasdaqu jest to 18105. Jeżeli się okaże, że w perspektywie dzisiejszego dnia albo kolejnych dni będziemy przekraczać te poziomy, to moim zdaniem uruchomi się psychologiczna zależność i psychologiczny wpływ tego zjawiska nawrotu tendencji wzrostowej i inwestorzy, którzy otwierali krótkie pozycje, powinny zacząć uciekać w panice, tworząc wyciskanie krótkich pozycji. Dlatego też moim zdaniem, jeżeli będziemy świadkami przekraczania tych poziomów, powinno uruchomić się zjawisko uciekania krótkich pozycji, czyli wyciskania krótkich pozycji. Na razie mijają kolejne godziny. Ryzyko, o którym wczoraj ryzyko, które zostało wczoraj zarysowane im ambasadom Izraela na całym świecie, się nie materializuje. Dlatego też mijające godziny powinny prowadzić do ochłonięcia nastrojów. No i jeżeli się okaże, że to ryzyko się nie materializuje, a dane makroekonomiczne są interpretowane na korzyść ryzyka, to szansa na wyciskanie krótkich pozycji wyraźnie wzrośnie i zobaczymy, jakie są nastroje rynkowe, czy też inwestorzy będą się bali o weekend. Moim zdaniem szansa na to jest podwyższona, ale moim zdaniem cały czas scenariusze prowzrostowe są bardziej faworyzowane i dla mnie cały czas jest aż 75% prawdopodobieństwa, że będziemy świadkami pozytywnego rozwoju wydarzeń, a nie negatywnego, więc ja na razie nie zmieniam swojej opinii. Mamy dzisiaj dyskontowanie wczorajszych informacji przez indeks Nikkei, jednak skala spadku została moim zdaniem już uwzględniona wcześniej. Natomiast wczoraj powiedziałem, że indeks giełdowy KOSPI, czyli indeks koreański, będzie dobrym wyznacznikiem tego, co się może wydarzyć w Warszawie. Okazuje się, że nie ma jakichś pogłębionych spadków. Dlatego też moim zdaniem indeks WIG20 będzie miał potencjał ku temu, żeby się utrzymywać nad poziomem 2400 punktów, czekając na dane makroekonomiczne. Każde utrzymanie nad tym poziomem będzie oznaczać, że jednak rynek uważa, że to cofnięcie jest traktowane jako okazja inwestycyjna przez profesjonalnych traderów i więc moim zdaniem taka powinna być reakcja i inwestorzy powinni czekać na dane z godziny 14:30. Tak jest mój scenariusz bazowy. A dlaczego jestem cały czas przyklejony do scenariuszy prowzrostowych? Dlaczego zakładam cały czas hossę? Ponieważ ożywienie gospodarcze cały czas trwa. Jesteśmy w fazie cyklu gospodarczego, który profesjonalnym inwestorom daje potencjał, by myśleć, że należy oczekiwać cały czas zwiększania oczekiwanych przyszłych zysków przedsiębiorstw. Stąd też indeksy giełdowe wyraźnie rosną. A statystyka jeszcze tylko to potwierdza. Proszę zobaczyć indeks giełdowy Standard & Poor's, jak zachowuje się na przestrzeni ostatnich prawie 100 lat. Kwiecień jest jednym z najlepszych miesięcy do inwestowania i indeks Standard & Poor's osiąga wtedy największą stopę zwrotu. Mamy także statystykę, która pokazuje, co się działo w sytuacji, kiedy indeks Standard & Poor's rósł przez 5 miesięcy pod rząd o więcej niż 20% i wtedy jest 80% prawdopodobieństwa, że kolejny miesiąc jest pozytywny. Mamy także statystykę, która mówi, co się dzieje, kiedy w pierwszym kwartale indeks giełdowy Standard & Poor's rośnie o ponad 10% i tu także jest 82% prawdopodobieństwa, że cały kwartał będzie notował wzrosty.
No i jedynie informacja o tym, że dwa kwartały pod rząd ze stopą zwrotu większą niż 10% daje potencjał ku 1% korekcie w kolejnym miesiącu na indeksie Standard & Poor's. Stąd też wynika to, że prawdopodobieństwo dalszych wzrostów nie wynosi 100%, tylko w okolicach 80%. Dlatego też rachunek prawdopodobieństwa jednoznacznie faworyzuje scenariusze prowzrostowe i dla mnie będą one się znowu materializowały nawet w krótkim terminie, jeżeli będzie indeks Standard & Poor's oraz Nasdaq przekraczały połowę dziennej świecy. I to właśnie powinno wywołać strach wśród posiadaczy krótkich pozycji, tych wszystkich, którzy liczyli, że wydarzenia, które miały miejsce wczoraj, wywołają panikę, krach, głębszą korektę i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, to jest poziom 5195,5 punkta na indeksie Standard & Poor's, na Nasdaqu 18105 punktów. Inne rynki finansowe radzę obserwować dzisiaj euro-dolara, czy się utrzymuje nad poziomem 1,08. Każde utrzymanie faworyzuje scenariusze prowzrostowe, czyli przeciwko amerykańskiemu dolarowi na rzecz ryzyka, ale przede wszystkim ryzyka na rynkach emerging markets. Rentowności amerykańskich obligacji buszują w okolicach poziomu 4,30. To jest punkt odniesienia moim zdaniem przy payrollsach. Każde utrzymanie poniżej tych poziomów będzie korzystnie działało na rzecz ryzyka, będzie negatywnie działało na rzecz amerykańskich obligacji, będzie bardzo pozytywnie działało na rzecz rynku złota oraz rynków emerging markets. Patrzmy także na dolar jena, który wyznacza nam siłę procesów carry trade. I w tym wypadku utrzymanie nad poziomem 150 faworyzuje takie scenariusze. Amerykański dolar będzie także rozpatrywany na swoim indeksie. Warto być tego świadomym. O złocie już powiedziałem, myślę, że kształt świecy tygodniowej cały czas jest wyjątkowo prowzrostowo generujący wskazania. Natomiast dzisiaj rynek ma potencjał ku temu, żeby wrócić w rejon 2300 punktów. Zobaczymy, gdzie się dzisiaj będzie kształtowała cena miedzi, natomiast na chwilę obecną wykresy faworyzują zdecydowanie scenariusze prowzrostowe. No i ropa naftowa. Jeżeli będzie kontynuowała wzrosty, będzie to negatywne zjawisko dla perspektyw gospodarczych, natomiast każdy spadek, powrót i wbicie się do wewnątrz tych kanałów wzrostowych będzie traktowane jako odpowiedź rynku negatywna na ten strach, który został wczoraj wygenerowany po godzinie 20 w Europie. No i jeżeli nie będziemy świadkami spadków Bitcoina, to także Bitcoin, przez wielu traktowany jako wskaźnik wyprzedzający koniunkturę na giełdzie, też będzie faworyzował te scenariusze prowzrostowe. I na koniec polskie aktywa. Będziemy dzisiaj także dyskontować w Polsce wydarzenia wczoraj plus informacje z Banku Centralnego dotyczące perspektyw tego, gdzie mają być stopy procentowe. Jak widzimy, inflacja wyraźnie spada, oczekiwania co do obniżki stóp procentowej rosną. Rynek nastawia się, że może być w czwartym kwartale kolejna obniżka stóp procentowych. Para dolar do złotego jest cały czas wyraźnie oddalona od poziomu 4 zł. I dopiero ten psychologiczny poziom pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, czy jakiś strach jest na polskich aktywach. Do czasu utrzymania poniżej tego poziomu, moim zdaniem, cały czas scenariusze zakładające ryzyko są bardziej faworyzowane. Polskie obligacje powinny powielać amerykańskie, a indeks WIG20, tak jak już powiedziałem, do czasu utrzymania nad poziomem 2400 punktów. Także tutaj nawet w krótkim terminie scenariusze prowzrostowe są absolutnie faworyzowane. Ja osobiście cały czas nastawiam się na to, że będziemy wkrótce świadkami ataku na opór 2500 punktów i że hossa będzie kontynuowana. Zobaczymy, czy tak będzie. Zapowiada się bardzo ciekawy czas. I dodatkowo przypominam, że w najbliższych dniach będzie zaćmienie słońca w Stanach Zjednoczonych. I widzimy tutaj na tym kolejnym slajdzie, gdzie to zaćmienie słońca będzie miało miejsce. No i prawdopodobnie także wielu inwestorów, którzy posługują się wskazaniami dotyczącymi tego, co się dzieje w naszej przestrzeni pozaziemskiej. No myślę, że będzie to dla nich znak, że coś się może wydarzyć, ale ja osobiście nie przywiązuję do tego żadnej wagi. To jest po prostu taka
ciekawostka. Dzięki za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj w live po danych z amerykańskiego rynku pracy. Prawdopodobnie rozpoczniemy tego live'a o godzinie 15. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu i zapraszam serdecznie na nasze dzisiejsze wystąpienia na konferencji Invest CAFS w Krakowie. 12.45 rozpocznie wystąpienie Jarek Jamka po angielsku, a o godzinie 13.45 będzie prelekcja z moim udziałem. Zapraszam, trzymajcie się, cześć!